Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej po meczu Suzuki pierwszej ligi mężczyzn. Miasto Szkła Krosno, PGE Turów Zgorzelec. Zwycięstwo drużyny gospodarzy 87-68. Witam trenera naszych gości, pana Wojciecha Szabarskiego. Dobry wieczór, panie trenerze. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam również zawodnika drużyny ze Zgorzelca Stanisława Chemickiego. Dobry wieczór. Panie trenerze, bardzo proszę. Gratulacje. Gratulacje dla trenera z Krosna, dla drużyny przeciwnej, zasłużenie wygrany mecz. No nie zaczęliśmy dobrze tego meczu, może sam krótki początek nie był zły, natomiast cała pierwsza połowa tak naprawdę gdzieś bez walki w ogóle, bez wiary i bez takiego charakteru. Myślę, że gdybyśmy grali w pierwszej połowie tak jak w drugiej, gdzie tam gdzieś powalczyliśmy, wyszliśmy troszkę agresywniej w tej obronie, to byłoby nam łatwiej. I tyle, no, co mogę powiedzieć. My cały czas gdzieś czekamy na lepsze czasy, ale próbujemy w każdym meczu walczyć, dawać się wszystko, żeby pokazać, że potrafimy grać w koszykówkę. Myślę, że z meczu na mecz, kroczek po kroczku. Nie są to jeszcze takie kroki, które pozwolą nam wygrywać mecze, ale gdzieś idziemy powolutku do przodu. Mam nadzieję, że jeżeli dojdą do nas jakieś wzmocnienia, to wtedy będziemy gotowi do tego, żeby stworzyć drużynę, która nawiąże walkę o zwycięstwo w tej lidze. O zwycięstwa w tej lidze. Dziękuję, Stanisław. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Krosna. Zdecydowanie wygrali ten mecz. Pokazali nam, że są lepsi dzisiaj. Ja jedynie mogę powiedzieć, że to była chyba najgorsza pierwsza połowa w naszym wykonaniu w sezonie. Rzuciliśmy 24 punkty, mieliśmy, nie wiem, 14 strat i totalnie ją przespaliśmy i mi się wydaje, że to zadecydowało o wyniku. W drugiej połowie wyszliśmy już bardziej zdecydowani i jak widać wygraliśmy ją 6 punktami. I wydaje mi się, że gdyby cały mecz taki był, to wynik byłby zupełnie inny. Dziękuję i czekam na rewanż. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenera? Dziękujemy.